Właśnie dzisiaj rozpoczyna się przyjmowanie wniosków, projektów do budżetu obywatelskiego. Przyjmowanie trwać będzie tych wniosków do 28 maja. Potem oczywiście będą te wnioski weryfikowane, sprawdzane pod względem merytorycznym, takim formalnym. W połowie mniej więcej września rozpocznie się głosowanie, które potrwa mniej więcej do 8 października i mniej więcej na przełomie października i listopada nastąpi rozstrzygnięcie tej 11 edycji, bo to już po raz 11 jest organizowany w mieście Opolu ten projekt, zadanie budżetu obywatelskiego, co warto podkreślić. Myślę sobie, że to jest rzecz bardzo ważna i taka przyjemna. Sam budżet obywatelski to taka inicjatywa dla nas bardzo wyjątkowa, z tego tytułu, że trafiają pod głosowanie projekty, które, ja to tak może ujmę, że są szyte na miarę potrzeb mieszkańców naszego miasta, bo te inicjatywy wychodzą bezpośrednio od naszego opolskiego społeczeństwa. Już teraz możecie Państwo wejść na tą platformę bo.opole.pl i zacząć nawet w trakcie konferencji składać wnioski. Czas na składanie wniosków to 2 tygodnie. Później dosyć długi i bardzo ważny czas na ocenę. Natomiast w tym czasie składania wniosków bardzo serdecznie zachęcamy wnioskodawców, aby korzystali z konsultacji z urzędem i z Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale też z poszczególnymi wydziałami, które tematycznie za daną sprawę odpowiadają. 7 300 000 zł w dyspozycji budżetu obywatelskiego, natomiast ta kwota jest podzielona na dwa obszary. Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, projekty ogólnomiejskie. Tutaj mamy 1 500 000 zł do dyspozycji mieszkańców i druga kategoria, projekty dzielnicowe, które są podzielone na liczbę dzielnic w Opolu, czyli mamy ich 13. Każda dzielnica kwotę swoją ma zbudowaną w oparciu o liczbę mieszkańców i powierzchnię danej dzielnicy, więc te kwoty nieznacznie między sobą się różnią, ale łączna pula przeznaczona na projekty dzielnicowe to 5 800 000. Ważna informacja, że każdy projekt, który jest złożony do budżetu obywatelskiego, musi być na tą minimalną kwotę 10 000 zł. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, który jest związany z niższą kwotą, nieco innym charakterem zadania, to pamiętajcie Państwo, że równolegle trwa nabór ciągły aż do 15 września do projektów w ramach inicjatywy lokalnej, w której właśnie te projekty do kwoty 10 000 zł można składać. Zachęcamy również do tego, bo wielu mieszkańców chce wykazać swój wkład i mogłoby skorzystać z tej procedury właśnie inicjatywy lokalnej. Jeśli chodzi o projekty te tak zwane miękkie, nieinwestycyjne, tutaj też mamy widełki w postaci od 10 000 do 50 000 zł, z których mogą skorzystać mieszkańcy i mieszkanki. Jeśli chodzi o maksymalną kwotę w poszczególnych kategoriach, to do wysokości w danej kategorii dzielnicowej bądź ogólnomiejskiej, czyli kwota 1 500 000 zł. Dzielnica pierwsza, która zawiera w sobie Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle, ma do dyspozycji 690 tysięcy. Mieszkańcy dzielnicy drugiej, czyli Krzanowice, Wrublin, Zakrzów, mogą składać wnioski do kwoty 410 tysięcy. Dzielnica trzecia, Habry, 180 tysięcy w puli dla tej dzielnicy. Dla dzielnicy czwartej, Armii Krajowej, w puli mamy 300 tysięcy. Dzielnica piąta, Gosłowice, Malinka, mieszkańcy tego rejonu budżetu obywatelskiego mogą składać wnioski do kwoty 530 tysięcy. Dzielnica szósta, Grudzice, Kolonia Gosławicka i Malina. Tutaj mieszkańcy mogą składać wnioski do 700 tysięcy zł. Rejon budżetu obywatelskiego ósmy, czyli dzielnica ósma, Śródmieście, to jest 330 tysięcy. Pominęłam rejon siódmy, nie wiem jak to się stało, przepraszam. Dzielnica siódma, czyli Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska, to jest 650 tysięcy do wzięcia. W przypadku dzielnicy dziewiątej, Stare Miasto, tutaj wnioskodawcy mogą składać wnioski łącznie do kwoty 200 tysięcy zł. Dzielnica dziesiąta, Nadodrze, 150 tysięcy. Dzielnica jedenasta, Zaodrze, 240 tysięcy. Rejon budżetu obywatelskiego, dzielnica 12, Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski,
to 790 tysięcy. I ostatnia dzielnica, dzielnica 13, Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów i Żerkowice, 630 tysięcy do wzięcia. Krótko przypomnę zasady zgłaszania. Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy miasta bez ograniczeń wiekowych. Niemniej jednak wnioskodawcy do 18 roku życia potrzebują zgody opiekunów. Wnioski składamy, tak jak już wcześniej mówił pan prezydent i pani naczelnik, poprzez platformę elektroniczną www.bo.opole.pl. Aby wnioski uzyskały poparcie, ocenę pozytywną formalną, muszą uzyskać poparcie co najmniej 20 osób wyłącznie elektronicznie. Na tej platformie wnioski, które mieszkańcy złożą, po kliknięciu przez pracownika, przez pana kierownika, pojawią się w zakładce wnioski, które możesz poprzeć. Każdy z mieszkańców może poprzeć dowolną ilość wniosków. Nie musi być jego wnioskodawcą, nie musi mieszkać w danym rejonie. Każdy wniosek musi uzyskać SMS-em 20 SMS-ów poparcia, czyli mieszkańcy mówią tak, ten wniosek jest warty tego, aby go dalej procedować. Kiedy nabór się skończy 28 maja, do pracy przystępują służby miejskie, które dokonują oceny projektów. Ocena jest jak zwykle każdego roku dosyć złożonym procesem, ale to tylko po to, żeby zapewnić na końcu na liście do głosowania mieszkańcom projekty, te, które na pewno po wygraniu głosowania będą mogły być zrealizowane i żeby oczywiście było tych projektów jak najwięcej, to znaczy, żeby jak najmniej odpadło na etapie oceny. Ocena jest czteroetapowa. Na początku to jest ocena formalna, następnie ocena merytoryczna, później opinia Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego Inicjatywy Lokalnej. To jest takie gremium doradcze prezydenta miasta Opola, składające się z bardzo wielu przedstawicieli wielu środowisk, którzy opiniują projekty złożone do budżetu obywatelskiego. Następnie, jeżeli Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego Inicjatywy Lokalnej z jakiegoś powodu takiego jednoznacznie wskazanego przez Wydział Merytoryczny podtrzyma negatywną ocenę tego projektu, to mieszkańcy i tak mają jeszcze ścieżkę odwoławczą, mogą się od tej oceny odwołać. Te odwołania również są opiniowane zarówno przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego Inicjatywy Lokalnej, jak i przez Wydział Merytoryczny, który dokonywał danej oceny. I następnie pan prezydent podejmuje decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu i skierowaniu projektu na listę do głosowania. I następnie lista do głosowania to jest już ta lista projektów, które po wygraniu głosowania w tym jesiennym rozdaniu będzie mogła w 2025 roku być zrealizowana.